Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Czy się nagrywa z mojego pokoiku? Nagrywa się. W tej nowej serii, która będzie oparta w całości na Słowie Bożym, będziemy sobie czytać Słowo Boże, analizować Pismo Święte, przyglądać się poszczególnym księgom Biblii w konkretnych tematach. Tę serię zatytułowałem Wierzę na Słowo. Dziś pierwszy taki odcinek poświęcony wizji nieba w oparciu o Słowo Boże. Będę korzystał, pozwólcie, że na początek, że tak powiem, omówię narzędzia, którymi się będę posługiwał, a właściwie źródła, do których będę sięgał. Będę się posługiwał Biblią pierwszego Kościoła oraz Biblią Jerozolimską, która jest przeobfita w komentarze i powiem szczerze, na co dzień czytam Biblię Jerozolimską. To wszystko będę, że tak powiem, zasilał słownikiem symboliki biblijnej, czyli będę korzystał z mądrości ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili, żeby badać Słowo Boże. Bardzo serdecznie Wam polecam, jako można powiedzieć, takie wprowadzenie do tej naszej serii poświęconej Słowu Bożemu, konferencję księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Ich jest dużo w internecie, a szczególnie taką jedną, jak czytać Pismo Święte. Omówimy sobie ten temat właśnie na podstawie tejże konferencji. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, myślę, że nikomu nie trzeba go przedstawiać. Specjalista, myślę, że jeden z największych specjalistów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Specjalista odnośnie do Pisma Świętego, specjalista w zakresie Biblii. Do tego dodajmy jeszcze wszystkich wyjątkowych badaczy Biblii, Styńca Ojców Benedyktynów. Zresztą w sklepiku mocsłabości.pl jest taka zakładka Biblia i wszystko, co wokół niej, czy coś takiego, Biblia i wokół niej. I tam macie mnóstwo książek właśnie Styńca, właśnie autorstwa Ojców Benedyktynów Styńca, poświęconych czytaniu Pisma Świętego, jak rozumieć Pismo Święte, jak czytać Pismo Święte, jak czytać psalmy. No jest mnóstwo książek dotyczących Słowa Bożego. I myślę, że warto, bardzo warto wrócić do Słowa Bożego. Dlatego myślę, że ten kanał, i to przyznaję, był trochę zaniedbany, jeśli chodzi o Biblię. Ale Maria jest tą, która zawsze wskazuje na Chrystusa, ale nie tylko, jeżeli jesteśmy jej posłuszni i idziemy za nią, to ona nas doprowadza do Chrystusa. Co to znaczy, że doprowadza nas do Chrystusa? To znaczy, że na przykład uczy nas czytać Pismo Święte, że zapala w nas pragnienie zgłębiania Słowa Bożego sercem. Jak to powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, Pismo Święte trzeba czytać sercem. Najlepiej mieć swój egzemplarz Pisma Świętego. I mimo tego, że ja Wam tutaj pokazałem dwie wersje Biblii, Biblię Jerozolimską i Biblię pierwszego Kościoła, to ksiądz profesor Waldemar Chrostowski zachęca, aby czytać, uwaga, Biblię w wydaniu Biblii Tysiąclecia. I jeżeli macie w domu Biblię Tysiąclecia, to właśnie to jest ta najwłaściwsza, to wydanie szczególnie piąte, najwłaściwsza Biblia, którą powinniśmy czytać. Już nie chcę tutaj w to wprowadzenie jeszcze bardziej rozbudowywać moim gadaniem, a zatem rozpoczynam, zapraszam Was w tę niezwykłą podróż, ponieważ dzisiaj jest pierwszy odcinek z takiej trylogii poświęconej wizji nieba, wizji czyśćca i wizji piekła. To znaczy, spojrzymy sobie na niebo, na czyściec i na piekło oczyma Biblii. Szczególnie ten odcinek, który też w tym tygodniu się pojawi, poświęcony wizji czyśćca, będzie wyjątkowy, ponieważ przecież wielu protestantów zarzuca nam, że jak to czyściec w Biblii nie ma czyśćca, a katolicy wymyślili sobie czyściec. Omówimy sobie również wersety biblijne, które potwierdzają, że czyściec rzeczywiście istnieje. Ale dziś zaczniemy od tego, za czym każdy z nas tęskni, bo zostaliśmy uczynieni jako tacy rozpędzeni ku Bogu i nasze serce, jak to rzecze święty Augustyn, jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, a mianowicie rozpoczynamy dziś od wizji nieba. I możecie być spokojni, że wszystko to, co dziś powiemy, jest zgodne z nauką Kościoła katolickiego, ponieważ nie będę korzystał ze swojej głupoty, nie z mądrości, tylko ze swojej głupoty, tylko będę się odnosił do specjalistów, którzy badają Pismo Święte. Poza tym, ilekroć otwieramy Pismo Święte, możemy być pewni, że sięgamy do źródła naszej wiary. Pismo Święte, Słowo Boże, jest jedynym, najważniejszym objawieniem. Wszystkie inne objawienia prywatne, nawet te zatwierdzone przez Kościół,
nijak, że tak powiem, się mają do Słowa Bożego. To znaczy one tylko w jakiś sposób rozwijają Słowo Boże, ale w zakresie, że tak powiem, Słowa Bożego. Mówiąc jeszcze krócej, wystarczy czytać Pismo Święte. I naprawdę Chrystus nas do siebie będzie prowadził, a Maryja jako brama niebios będzie nas prowadziła do nieba. Zapraszam Was raz jeszcze serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, wyjątkowy, bo oglądany przez wyjątkową widownię, czyli przez Was. Coś się rozgadałem. No dobra, to zanim zaczniemy, to tak, to położę to, tu to i otwieram słownik symboliki biblijnej na tematyce poświęconej niebu. To jest strona, jeżeli ktoś by z Was chciał korzystać, 579. Niebo. Niebo jest wiecznym, transcendentnym miejscem przebywania Boga, aniołów i wierzących. Transcendentnym, czyli wymykającym się temu, co materialne, czyli jakby poza tym wszystkim. Niebo jest tym wszystkim, co jest niebo jest poza materialne, czyli jest niemierzalne za pomocą naszych zmysłów. W Piśmie Świętym jest wiele obrazów i motywów związanych z niebem. Nowy Testament zawiera bardziej szczegółowe opisy, aniżeli Stary Testament, gdzie niebo ukazano głównie za pomocą ogólnego obrazu innego świata, w którym mieszka Bóg. I teraz bardzo ważne jest to, o czym pewnie słyszeliście w szkole średniej, czy tam w szkole ponadgimnazjalnej, jaką tam kończyliście, w pierwszej klasie na lekcjach języka polskiego. Słowo Boże zamknięte jest w konkretnych gatunkach i rodzajach literackich. Tak jest, ponieważ Słowo Boże treścią pochodzi od Boga, natomiast forma pochodzi od człowieka. Żebyśmy potrafili przyswoić za pomocą naszego rozumu i serca Słowo Boga, to jest ono zamknięte w konkretnych gatunkach i rodzajach literackich. I na przykład są takie teksty Pisma Świętego, które posługują się, takie fragmenty, które posługują się poematami, jak na przykład wszystko to, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału. Uwaga, tam gdzie poemat, tam gdzie obrazy, tam gdzie metafory, tam nie wolno czytać tego i rozumieć dosłownie. Metafora nie jest do odczytywania dosłownego. Metafora nas kieruje na jakąś rzeczywistość dużo szerszą, ukrytą pod tym symbolem, tak jak znaki drogowe, tylko wskazują nam pewną właśnie rzeczywistość, bo znak drogowy, który mówi stop, nie jest sam w sobie, że tak powiem, zatrzymaniem się, tylko jest pewnym odwołaniem się do treści. Czy znak drogowy, który wskazuje, prawda, tę strzałkę, że należy jechać prosto, nie jest drogą i nie wjeżdżamy na znak, żeby po tym znaku jechać prosto, no bo znak wskazuje, że mamy jechać prosto. To jest tylko pewna metafora, że tak powiem, cudzysłowie metafora. I to samo jest z tymi fragmentami Pisma Świętego, które posługują się obrazami, symbolami i metaforami. Nie czytajmy ich dosłownie, a są różnego rodzaju sekty, bo tak też trzeba te grupy nazwać, które... No, czy też nie chodziły do szkoły średniej, czy może nie uważały na lekcjach języka polskiego i zapominają o tym, że Słowo Boże jest nam dane, żebyśmy je rozumieli za pomocą rozumu i serca, czyli jest zamknięte w gatunkach i rodzajach literackich. I teraz niebo jako miejsce przebywania. Posłuchajcie. Niebo kojarzy się najczęściej z miejscem, w którym przebywa Bóg. W Starym Testamencie wielokrotnie pojawia się określenie Bóg niebios, na przykład w Księdze Rodzaju, czy w Księdze Kronik. U proroków w Izajaszowej wizji nieba skraj Bożej szaty wypełnia salę tronową. Salę tronową, posłuchajmy, o co chodzi. Izajasz 6.1, od razu sobie sięgniemy. Izajasz 6.1. Widzicie, że już tu się pojawia metafora, ponieważ niebo nie jest szatą, tylko jest tu zastosowana pewna treść ukryta pod symbolem, no bo przecież niebo będziemy oglądali dopiero po śmierci, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 6.1 Izajasz. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, czyli w niebie. Niebo jako wysoki i wyniosły tron, a tren jego szaty wypełniał świątynię. W paralelnym fragmencie z Księgi Ezechiela prorok ogląda w widzeniu ponad sklepieniem jakby zarys postaci człowieka. Ezechiel 1, 26, 27, 28.
Ezechiel, Ezechiel 1. Tak, 1 to jest dobrze? 1, 26, 28. O co chodzi? Też ta symboliczna wizja nieba. Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem. Zaraz wyjaśnimy sobie, dlaczego niebo jest opisane za pomocą szafiru, złota, srebra, połysku, który wyglądał jak ogień wokół niego ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra. Widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, ciekawe, a wokół niego roztaczał się blask. Szafir, złoto, srebro, ogień, blask. Tak jest opisane za pomocą symboli niebo w księdze proroka Ezechiela. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawił się ów blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne, uwaga, do chwały pańskiej. Oglądałem ją, następnie padłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Prorok Ezechiel pada na twarz przed Bogiem, tak naprawdę pada na twarz przed wizją nieba. Czy mamy tutaj wyjaśnione... do chwały pańskiej. O co chodzi z tą chwałą pańską? Izraelici bali się oglądać oblicze Jahwe, to też najczęściej Bóg ukazywał im swoją chwałę, czyli zewnętrzne znaki. Pamiętajmy, że w Starym Testamencie Bóg przemawia do człowieka za pomocą znaków. Przemawia w snach, przemawia przez aniołów, przez swoich wysłanników, aniołów, angelus, wysłannik. Ukazywał im swoją chwałę, czyli zewnętrzne znaki, które otaczają i objawiają jego osobę. Chwała Jahwe jest więc, uwaga, znakiem jego obecności, zazwyczaj ma postać świetlistego obłoku. Tu obłokowi towarzyszy rodzaj ludzkiej sylwetki błyszczącej i promieniującej. Wizja Rydwanu będzie jeszcze za chwilę, to może nie będę zamykał, bo chyba też będziemy tę wizję Rydwanu sobie omawiać. We wszystkich wizjach nieba w Księdze Apokalipsy dominuje postać Boga i Chrystusa, stanowiąc punkt odniesienia dla wszystkich wydarzeń, jakie się tam rozgrywają. Wiemy, że Księga Apokalipsy bardzo szczegółowo, za pomocą również symboli, metafor, czyli nie czytajmy tam, gdzie jest metafora, symbol, nie czytajmy tego dosłownie, opisuje niebo. Niebo jest stolicą świętą i wspaniałą, w której przebywa Bóg. I tak też mówi Księga proroka Izajasza, czy Księga Powtórzonego Prawa. Na szczycie drabiny ze snu Jakuba, która łączyła niebo i ziemię, stał Bóg. Gdy umierający Szczepan wpatrywał się w niebo, ujrzał Boga i Chrystusa. Dzieje apostolskie, rozdział 7. O co chodzi? Niebo to przede wszystkim zjednoczenie z Trójcą Świętą przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. I Bóg stwarzał cały świat przez Słowo, wypowiadał Słowo i to Słowo stawało się tym, co Bóg, że tak powiem, wypowiadał, co rodziło się w jego myśli. Logos stawał się czymś. Bóg stwarzał wszystko przez Słowo i to, co było stworzone, było ożywiane duchem ruach. Ruach to jest z języka hebrajskiego duch dynamiczny, duch dający życie. Mówiąc krótko, niebo jest zjednoczeniem z Bogiem Ojcem, Stwórcą, Synem Bożym, Zbawicielem i Duchem Świętym, Uświęcicielem. Bóg jest najważniejszym mieszkańcem nieba, jednak nie jedynym. Oprócz Boga mieszkają tam również aniołowie, co poświadcza ponad 10 wersetów oraz sen Jakuba z aniołami wstępującymi i wstępującymi po drabinie. Księga Rodzaju, rozdział 28, werset 12. W niebie mieszkają również odkupieni, czyli tam dla nas jest przygotowane miejsce, bo jesteśmy odkupieni, zbawieni, tylko teraz musimy naszym życiem udowodnić, że nie wiem, ile nasze życie będzie trwało, 40, 50, 80, 100 lat. Chcieliśmy żyć z Bogiem na ziemi, w związku z tym, jeżeli przez te, powiedzmy, 80-100 lat na ziemi chcieliśmy żyć z Bogiem, no to również chcemy z Nim żyć po śmierci. Jeżeli ktoś na ziemi żył tak, jakby Boga nie było, świadomie i dobrowolnie Go odrzucał, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Pan Bóg nie może nikogo zmusić, aby poszedł do nieba. Miłosierdzie Boże zmuszające do nieba jest po pierwsze zaprzeczeniem Bożego miłosierdzia, po drugie zaprzeczeniem Bożej sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co się mu należy. Tylko teraz trzeba uważać, bo nam wszystkim należy się grzech jako grzesznikom. Dlatego jest potrzebne nam Boże miłosierdzie. Jeżeli chcesz korzystać z Bożego miłosierdzia, to Boże miłosierdzie zwycięża sąd.
ale to jest jakby inny temat, o którym sobie mam nadzieję też kiedyś powiemy. Księga Apokalipsy wielokrotnie mówi o świętych przebywających w niebie. W większości biblijnych obrazów, niebo jest wypełnione wiernymi. W wizji Micheasza tłumy towarzyszyły obrazom Boga siedzącego na swym tronie, a stał przy nim po jego prawej i po lewej stronie. Stały przy nim po jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. To jest pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, druga Księga Kronik, rozdział 18, werset 18. A tą Kronik, to bym sobie przeczytał. Kronik 18, 18. Zobaczcie, ile jest treści, a dopiero mamy, ja wiem, 1/10 omówioną z wizji nieba, którą nam przedstawia Pismo Święte. Zobaczcie, ile jest szczegółów, jak szczegółowo o niebie mówi Pismo Święte. I teraz, jak tu nie korzystać z Pisma Świętego, chcąc się dowiedzieć, co nas czeka po śmierci. Oczywiście to będą obrazy, to będą symbole. Pamiętajmy, że jesteśmy stworzeni ku niebu, jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Nie jesteśmy stworzeni na obraz diabła. Chociaż Święty Paweł mówi, że łatwiej jest nam czynić zło i nawet kiedy wiemy, co jest dobre, a co złe, to jakoś tak zawsze wyjdzie, że łatwiej jest nam czynić zło, to jednak jesteśmy uczynieni na Boży obraz, jesteśmy zbawieni krwią Chrystusa, jesteśmy umocnieni Duchem Świętym. Naszym przeznaczeniem, nie, Boże, źle słowa, naszym celem jest niebo. Chociaż przeznaczeniem też, przeznaczenie, czyli Pan Bóg nas, że tak powiem, stworzył rozpędzonych ku niebu. Tak, pragniemy nieba, ponieważ tam jest nasze miejsce. Kronik, no i chłopie, miałeś kronik, a dobra. Kronik, Księga Kronik. Powiedzcie mi, jak to było, Księga Kronik, ile tam było? 2, dzięki, 18, 18, dobra. Druga Księga Kronik, 18, 18. Jestem ciekaw, bo to akurat chyba jakoś mi umknęło. Tamten zaś mówił dalej, dlatego słuchajcie wyroku pańskiego. Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a po jego prawej i lewej stronie stały przy nim wszystkie zastępy niebieskie. Tyle Księga Kronik. Tyle Księga Kronik. I teraz obrazy przestrzenne nieba. W Biblii niebo jest opisane szczegółowo. Wejście do niego oznacza wkroczenie na określony obszar. Jezus nazwał je w cudzysłowie miejscem. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, wersety 2 i 3. Gdzie się znajduje niebo? Odpowiedź brzmi: jest ponad ziemią. W opisach jego położenia dominują obrazy o charakterze wertykalnym. Niebo jest miejscem, z którego Bóg spogląda na ziemię. Psalm 14. Psalm 102. Stamtąd też stąpił Chrystus. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6. W niebo wpatrują się ludzie będący na ziemi. Księga Powtórzonego Prawa 30:12. Druga Księga Królewska 2:1. Łukasz 18:13. Tam też wstąpił Chrystus po zakończeniu ziemskiego życia. Dzieje Apostolskie, rozdział 1. Wymowa tych obrazów jest jednoznaczna. Niebo jest dalekie od ziemskiej rzeczywistości, będąc wyższą formą istnienia. Czyli mówiąc krótko, cokolwiek byśmy sobie wyobrażali, myśląc o niebie, niebem to nie będzie, ponieważ niebo przekracza nasze wyobrażenia. Niektóre fragmenty Pisma Świętego wskazują na wyraźne oddzielenie nieba od ziemi. Gdy autor Księgi Koheleta mówi: Bóg jest w niebie, a ty na ziemi, Kohelet 5:1, rozumie przez to, że niebo jest innym niż ziemia wymiarem rzeczywistości. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu napisano: między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Ewangelia według świętego Łukasza 16:26. Co wzmacnia przeświadczenie, że niebo tworzy odrębną przestrzeń. Przestrzenne obrazy nieba mają szczególny charakter. Około 10 odnośników na temat tronu Bożego w niebie nadaje temu miejscu królewski charakter, podkreślając zarówno splendor pałacu, jak i władzę Boga, który panuje nad wszechświatem. Niebo jest wielkim domem z licznymi pokojami, ciekawy obraz,
przygotowanymi dla naśladowców Chrystusa. Przeczytajcie sobie koniecznie Ewangelię według świętego Jana, rozdział 14, wersety 1, 2 i 3. Myślę, że od tego trzeba by chyba każdy dzień zaczynać. Jan 14, 1, 2, 3. Co oznacza, że żyją tam ludzie? Czasami niebo ma cechy świątyni. Księga proroka Izajasza, rozdział 6, czy Apokalipsa, rozdział 3, rozdział 3. Z uwagi na kult, który jest tam sprawowany, jednak niebo jest przede wszystkim miastem. Księga Apokalipsy, rozdział 20, werset 22, z murami, bramami i ulicami, stanowiąc symbol wspólnoty wierzących zjednoczonych w wielbieniu Boga. Zaskakujące jest, że to miasto ma również cechy ziemskiego raju. Księga Apokalipsy, rozdział 2. I teraz blask nieba. Poeci często sięgali po obraz szkła w opisach nieba. Ciekawe, że w Piśmie Świętym niebo jest opisane, słyszeliśmy już z księgi proroka Ezechiela, gdzie pojawia się złoto, srebro, pojawia się szafir, połysk, odblask, światłość. Jest opisane za pomocą szkła. Szkło oznacza, i teraz to jest bardzo ważne, co oznacza szkło w Piśmie Świętym? Szkło oznacza twardość surowca i jaskrawość światła, symbolizuje trwałość, wartość i chwałę w porównaniu z podlegającymi cyklicznym zmianom światem roślinnym. Czyli szkło symbolizuje jednocześnie blask, ale też pewną trwałość, jednocześnie jaskrawość. Coś w niebie będziemy widzieli wszystko tak jak jest. Zobaczymy całą prawdę, będziemy, można powiedzieć, widzieli wszystko większej jaskrawości. Zwiększy się nasza jaskrawość do maksimum i wtedy się okaże, a to było tak, a to było tak. Wtedy również się dowiemy. Będziemy przez całe życie się dowiadywali na przykład, skąd zło. Myślę, że tam na to pytanie też będziemy otrzymywali odpowiedź i ta odpowiedź będzie też pełna tajemnic. Dobra, to też inny temat. Obrazy cennych kruszców i kamieni odgrywają dominującą rolę w obrazach nieba. W Ezechielowej wizji nieba pojawia się ogień i błyskawice, polerowany brąz, świecący chryzolit i szafir. Czytaliśmy sobie. Można tu dołączyć szklane morze z Księgi Apokalipsy. Szklane morze, tak jest też opisane niebo w Księdze Apokalipsy. Ukazanie się Boga podobnego do jaspisu i krwawnika, złote korony, bramy z pereł, ulice ze złota. Oprócz cennych kruszców i kamieni, a także światła i blasku, powracającym w Biblii obrazem nieba jest chwała. W niebie ukazanym w Księdze Apokalipsy światło słońca i księżyca nie jest już potrzebne, bo, i tu cytat z Księgi Apokalipsy, chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. W blasku nieba będą chodziły narody. I teraz inne obrazy nieba. Niedostępność nieba była czasami oddawana jako rozdzielająca zasłona. Człowiek nie może oglądać nieba wprost, o tym mówi pierwszy list do Koryntian, teraz sobie przeczytamy ten fragment 13-12, a jedynie jakby w zwierciadle, prawda, widzimy. Też warto sięgnąć, co oznacza zwierciadło według Pisma Świętego. Kiedy Jezus wstąpił do nieba w obecności uczniów, obłok zabrał go im sprzed oczu, Dzieje Apostolskie 1:9. Aby można było zobaczyć niebo, trzeba było otworzyć drzwi. Ciekawe. Do nieba prowadzą drzwi. Zobaczcie, mówimy o Maryi, że jest bramą niebios. Drzwiami niebios. Brama. Myślę, że brama jest bardziej dostojna i większa niż drzwi. Ciekawe, że Maryja jest bramą niebios. Brama jest wielka i Maryja zaprasza wszystkich do nieba. Dlaczego? Ponieważ Bóg każdego człowieka stworzył ku sobie, przeznaczonego ku sobie, stworzonego na swój obraz i swoje podobieństwo, znaczy na Boże podobieństwo i na Boży obraz. Potem ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie, Księga Apokalipsy, rozdział 4, rozdział 15. Wejście do nieba oznaczało usunięcie zasłony, co umożliwiało oglądanie Boga twarzą w twarz. I teraz pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 12. Mam tu zapisane, abym skorzystał z Biblii Jerozolimskiej, pewnie ze względu na liczne komentarze, które się tutaj znajdują. Pierwszy list do Koryntian 13, 12. Zobaczcie, możemy bez strachu mówić o wizjach nieba, jeżeli się trzymamy Pisma Świętego.
i to wszystko, co tutaj Pismo Święte nam podaje, co sobie razem czytamy, jest, że tak powiem, do wchłonięcia przez nasze serca. Tu nie trzeba się zastanawiać, czy to prawda, czy nieprawda, czy objawienie prywatne, czy nieprywatne. Objawienie Boże, Pismo Święte jest najważniejszym, jedynym, wystarczającym do zbawienia objawieniem. 13:12 to jest fragment, jak już się domyślacie, hymnu o miłości. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno, wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak jak sam zostałem poznany. I teraz tu jest odniesienie, żeby spojrzeć, drugi list do Koryntian 5:7. Drugi list do Koryntian 5:7. 5:7. Ok. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy. Według wiary, a nie według widzeniu, postępujemy. Według wiary, zobaczcie, nie szukajmy cudów na ziemi, nie szukajmy sensacji duchowych. Znaczy, rozumiem, że być może niektórym jest potrzebne jeszcze dodatkowe potwierdzenie, że Bóg istnieje, że Bóg nam się dał w Chrystusie, że Bóg jest obecny w Kościele, nam się dał, czyli w Eucharystii jest obecny. Być może niektórym nie starcza Pismo Święte. To wynika z tego, że być może nie czytamy wystarczająco, że tak powiem, sercem Słowa Bożego. Jeżeli byśmy czytali Słowo Boże, to naprawdę nie szukalibyśmy ani sensacji duchowych, ani cudów. No, dobra, nie będę moralizował, bo muszę najpierw sam do siebie takie rzeczy mówić. Czystość egzystencji oraz duchowa doskonałość tych, którzy są zapisani w niebiosach, oddano za pomocą obrazu wybielonych szat. Białych szat to znacie z Księgi Apokalipsy, rozdział 7, rozdział 3. Przyodziania w bisior lśniący i czysty i ludzi, którzy się nie splamili. Nie splamili. Słuchajcie, ten bisior, wiecie co? Bisior lśniący i czysty. Nie miałem tego analizować, ale 19:8 Apokalipsy, bo może będzie to jakieś wyjaśnienie ciekawe. 19:8 Księga Apokalipsy, znowu będzie 20 lat trwał ten film, przepraszam bardzo. 19:8 Księga Apokalipsy, 19:8. I dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I tu jest, zerknij. A czekajcie, jeszcze może tu mam wyjaśnienie jakieś. Akurat tego fragmentu, nie? Apokalipsy 2:17. Co oznacza bisior? 2:17. Apokalipsa 2:17. Kto ma uszy, niechaj posłuszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk i na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Ha. Manna ukryta przez Jeremiasza razem z Arką. Zobaczcie, tu jest wyjaśnienie. Należy sięgnąć m.in. do listu do Hebrajczyków. To pokarm Królestwa Niebieskiego. Biały kamyk, kolor zwycięstwa i radości, jest znakiem dopuszczenia do tego królestwa. Imię nowe zaś oznacza odnowienie wewnętrzne, które czyni godnym królestwa. Od fragmentu do fragmentu i zobaczcie, gdzie żeśmy wylądowali. Kamyk biały, bisior, co oznaczają, to nie są przypadkowe symbole wpisujące się w wizję nieba. Czystość egzystencji, mówiliśmy sobie, są też obrazy odkupionych po wkroczeniu do nieba. Daniel przedstawił ich jako lśniących, Boże, jeszcze dużo czytania jest, jak gwiazdy przez wieki na zawsze, co symbolizuje trwałość i chwałę. Księga Apokalipsy posługuje się obrazami, symbolami, w których odkupieni otrzymują gwiazdę poranną, Księga Apokalipsy 2:28, biały kamyk z wypisanym tajemnym imieniem, mówiliśmy sobie o tym, i wodę ze źródła życia. Ci, którzy wchodzą do nieba, stają się filarami w świątyni Boga. Uzasadnione wydaje się założenie, że obrazy te to symbole duchowej rzeczywistości, podobnie bogactwo wymiarów, kształtów i dekoracji, które pojawiają się w opisie Nowego Jeruzalem, symbolizują obfitość w zestawieniu z prostotą pierwszych wersetów Biblii. Wizja nieba w Piśmie Świętym niejako rozbudowuje się. Znaczy, właśnie w Starym Testamencie mamy takie proste opisy, chociaż proste opisy, Księga Proroka Ezechiela nie jest prostym opisem nieba, bo jest pełna różnego rodzaju symboliki, ale tutaj już w Księdze Apokalipsy, tej ostatniej księdze, mamy no przepotężne opisy tego, czym jest niebo.
niebo jako dostęp do źródła wody życia. Teraz mamy upały i pomyślcie, jak jest upał, co należy ze sobą wziąć, kiedy się wychodzi. No, myślimy tylko o jednym. Żebym nie zapomniał wziąć ze sobą wody. Dokładnie tak. Kiedy są sytuacje takie naprawdę już ekstremalne, to bardzo jasno potrafimy sobie wyznaczyć cel, co jest nam potrzebne. Jest pustynia. Jest przed nami długa droga przez pustynię. Skwar z nieba. Bierzemy wodę. Nic innego się nie liczy. Bierzemy wodę. Dostęp do źródła wody życia po śmierci będzie najważniejsze. To, abyśmy mieli dostęp do źródła wody życia, żeby nasza dusza żyła w wiecznej szczęśliwości, że tak powiem, brzydko technicznie, zasilana tą wodą ze źródła, która daje życie. Bóg jest życiem. Żyj życiem, czyli żyj Bogiem. Obrazy tajemniczości i odmienności. Chociaż motywy te nie odgrywają pierwszoplanowej roli w biblijnych obrazach nieba, w wizjach z Księgi Ezechiela i Księgi Apokalipsy ukazano stworzenia, które są obce ludzkiemu doświadczeniu. I teraz zobaczcie, jaka jest mądrość komentarza biblijnego. Dopiero gdzieś tam na którymś punkcie jest przedstawione niebo w jakiejś swojej odmienności, tajemniczości, gdzieś tam właśnie trochę takie sensacyjne obrazy, zaraz sięgniemy do tych obrazów nieba. Słowo Boże mówi wprost, nie szukaj sensacji, nie szukaj jakichś wyjątkowych opisów nieba, ale są też takie, natomiast to jest gdzieś tam drugo, trzecio, piątorzędne znaczenie. Otóż w wizji Ezechiela pojawiają się żyjące stworzenia o czterech twarzach, czterech skrzydłach i stopach podobnych do kopyt cielca, też można sobie sprawdzić, co oznacza cielec w Piśmie Świętym. Stworzenia te poruszają się wokół własnej osi, w środku zaś lśni przedmiot przypominający płonącą pochodnię. Oprócz tego pojawia się niebiański rydwan pełen błyszczących kół, a na jego obręczach widać mnóstwo oczu. Ciekawe. By wprawić czytelników w jeszcze większe oszołomienie, prorok dodaje, że duch życia znajdował się w kołach. To jest księga proroka Ezechiela, rozdział 1, wersety 15, 16, 17 i 18. Czy my sobie to czytaliśmy? A tego nie, to zaraz przeczytamy. Także księga Apokalipsy zawiera motyw odmienności. Obrazy zwierząt o sześciu skrzydłach, pełnych oczu z przodu i tyłu. Księga Apokalipsy, rozdział 4, wersety 6, 7, 8. Wszystko to ma na celu wyeksponowanie, uwaga, różnicy między niebem a ziemią oraz podkreślenie atmosfery tajemniczości przenikającej niebo. To nie znaczy, że w niebie będą zwierzęta tam o sześciu kopytach, dziesięciu głowach. No. Nie o to chodzi. To jest podkreślenie za pomocą symboli, że niebo jest tak różne, jak zwierzę, które ma sześć kopyt i dwoje tam głów, czy dziesięć par oczu, od, prawda, zwykłej, za przeproszeniem, krowy pasącej się tutaj gdzieś tam, prawda, na polu. To jest taka różnica jak między krową, prawda, naszą polską, krową dającą polskie dobre mleko, prawda, z naszych polskich zielonych łąk i, prawda, zwierzęciem o sześciu kopytach i dziesięciu, prawda, rogach i innych tych, no, tak, rozumiecie, o co chodzi. To jest ukazanie różnicy między ziemią a niebem, ale również ukazanie różnicy między sposobem myślenia naszym ludzkim ograniczonym, a między sposobem myślenia Boga, bo jak rzecze prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi w ogóle do naszych dróg nie pasują. Nie ma co się obrażać, że Pan Bóg nas prowadzi swoimi drogami i my nie wiemy, o co chodzi, co się dzieje. I chodzimy do spowiedzi, żyjemy w stanie łaski uświęcającej i jest coraz gorzej i są ciemności i mroki po prostu. Idziesz po drodze Bożej, Ty nie widzisz, że to jest światłość, bo Twoje oczy są popsute, Ty widzisz mrok, bo być może masz zamknięte oczy serca, masz otwarte oczy, te takie ziemskie, ale masz zamknięte oczy serca, a jak mamy zamknięte oczy, to widzimy ciemność. Drogi Boga nie są naszymi drogami, a zatem w tle pojawia się motyw niepoznawalności. Proszę bardzo, pierwszy list do Koryntian 2:9. Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I teraz do tej odmienności sięgnijmy, czyli tych niesamowitych opisów, prawda, tych zwierząt, które symbolizują tę odmienność nieba z księgi proroka Ezechiela 15:18. Gdzie my to mamy? Tutaj jest 17.
Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem topazu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach, gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna, przypatrywałem się im i oto obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. Oczu, co oznacza oczu? Dlaczego oczu? O co chodzi? No to mamy wyjaśnienie. Oczu, czyli może od blasków. Trzeba interpretować to słowo według jego użycia przenośnego, gdzie ma sens właśnie blask. Oczu, czyli blask. Oczu, czyli blask. Ta wzmianka o blaskach jest chyba glosą inspirowaną tekstem z 10 rozdziału 12 wersetu. To już nie będziemy. Zobaczcie, czytamy Pismo Święte i różnych szczegółów. Niebiańskie obrzędy w porównaniu ze stosunkowo obszernymi opisami nieba jako pałacu. Biblia podaje niewiele informacji na temat tego, co się w nim dzieje. Czynności wykonywane w niebie ograniczają się niemal wyłącznie do sprawowania kultu. Księga Apokalipsy, rozdział 4. Tekst Apokalipsy 14:4 dodaje obraz odkupionych, którzy podążają za barankiem wszędzie, dokądkolwiek się on uda. Chociaż motyw ten nie został rozwinięty, powiedziano, że Bóg zamieszka ze swym ludem i będzie z nimi. Apokalipsa 21:3. Przemiana upadłej rzeczywistości. Głównym motywem biblijnych obrazów nieba jest transformacja ziemskiego doświadczenia. Ważnym czynnikiem jest usunięcie cech upadłego życia. Nie będzie w niebie już więcej głodu ani pragnienia, nie będzie palącego gorąca, o tym mówi Księga Apokalipsy w rozdziale 7. Bóg obetrze każdą łzę, zniknie śmierć, żałoba i ból, bo pierwsze rzeczy przeminęły, Księga Apokalipsy 21:4. Z usunięciem zła wiąże się fakt, że nic nieczystego do nieba nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo. Całkowite wyzwolenie z doświadczeń upadku ukazano za pomocą bram miasta, które nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. Innym aspektem przemiany ziemskich wartości jest zaistnienie nowego. Głównym przykładem nowego jest nowe niebo i nowa ziemia, którym poświęcono dwa ostatnie rozdziały Biblii oraz obraz nowego Jeruzalem, które sugeruje, że ziemska rzeczywistość została podniesiona na wyższy poziom doskonałości. Czasami autorzy sięgają po retorykę porównawczą, by wykazać wyższość nieba nad ziemią. Autor listu do Hebrajczyków powiada, że ludzie wiary do lepszej ojczyzny dążą, to jest do niebieskiej. Hebrajczyków 11:16. Święty Paweł oznajmił: cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, które ma się w nas objawić. To tak jakbyśmy chcieli porównać tą przysłowiową, przepraszam, krowę z tymi, prawda, zwierzętami 4-6-kopytnymi, 8-głowymi i tak dalej. Tak jakbyśmy chcieli nasze cierpienia porównać z chwałą nieba. To nasze cierpienie to jest taka krowa, taka ta ziemska, taka zwykła, cztery nogi, ten łeb. I, prawda, chwała Boża to jest to zwierzę, prawda, 8-kopytne, 10-głowicowe, głowowe, tak, głowowe? No, wiecie o co chodzi. Raz jeszcze przeczytam. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, które ma się w nas objawić, mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 18. Teraz ludzkie reakcje, głównymi reakcjami człowieka na doświadczenie nowego życia w niebie jest, uwaga, radość i zadowolenie. W Księdze Apokalipsy radość mieszkańców nieba przedstawiono za pomocą wielbienia, w którym uczestniczą zwycięzcy z palmowymi gałązkami ubrani w białe szaty. Pamiętamy, że takimi palmowymi gałązkami witano również Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy, to jest ciekawe. Obraz ten utrwalają przypowieści Jezusa, w których przebywanie w niebie zostało porównane do uczestnictwa w uczcie lub doświadczenia radości ze swym Panem. Święty Łukasz, rozdział 14, święty Mateusz, rozdział 15. Inny ważny obraz pojawia się w liście do Hebrajczyków 12:22, gdzie autor przedstawia wierzących przystępujących do miasta Boga żyjącego Jeruzalem niebieskiego do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie
Obrazy zadowolenia przenikają sceny z Księgi Apokalipsy, w których święci prowadzeni są przez pasterza do źródła wody żywej. Mówiliśmy sobie o tej wody żywej, o tej wodzie żywej. Woda jest bardzo ważna, szczególnie teraz w upały. W upał naszego serca, czyli kiedy nasze serce tkwi w grzechu, pragnie wody, to tak jak my byśmy wyszli na 45-stopniowy upał bez wody, prawda? Na 3,5 godziny w miacho, prawda? Bez wody 45 stopni, żar się leje z nieba, a ten idzie na 3,5 godziny do tego, w miacho zejdzie, bez wody. No to tak właśnie nasza dusza pragnie wody, kiedy żyje w grzechu, jak my byśmy pragnęli wody, nie mając jej przy 45-stopniowym upale. I mają dostęp do wody, do drzewa życia rodzącego 12 owoców, czyli źródło wody życia i drzewo, które rodzi owoce życia, wydającego swój owoc każdego miesiąca. Apokalipsa 22:2. Księga Apokalipsy, rozdział 22. Rozdział 22, werset 2. Proszę Państwa, posłuchajcie. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obydwu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. I teraz mamy odesłanie Ezechiel 47:12. Księga proroka Ezechiela. Ezechiel. Jak tam było? Ezechiel 47:12. Żeby tu zerknąć jeszcze, mówi autor. 47:12. Ezechiel 47, słuchajcie, 12, Ezechiel 47, ale gadam długo. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują, każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku, ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Chowamy się pod drzewem, którego liście nie więdną, nawet kiedy jest ogromny żar, zawsze znajdujemy tam schronienie. Z perspektywy życia ziemskiego niebo jest obiektem ludzkiej tęsknoty i celem życia człowieka. Każdy tęskni za niebem. W liście do Hebrajczyków posłużono się obrazem poszukiwań, by to wyrazić. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Okazują, że szukają ojczyzny. List do Hebrajczyków, 11 werset, 11 rozdział, wersety 13 i 14. Niebo jest też celem poszukiwań oraz nagrodą za ziemski trud, dlatego Paweł apostoł pisał o sobie: bieg ukończyłem. Oczekiwał też, że otrzyma wieniec sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza. Podobny motyw pojawia się w obrazie najwyższego pasterza obdarzającego niewiętnącym wieńcem chwały tych, którzy wiernie mu służyli. Niebo jest też ukazywane jako miejsce odpoczynku po trudach. Po trudach. Ziemia jest pielgrzymką przez trudy codzienności, ale też piękno codzienności, tak jak Izraelici kroczyli do nieba, do ziemi obiecanej 40 lat, to jest też symbol naszej pielgrzymki do nieba. Ci, którzy umarli jako wierzący, odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Księga Apokalipsy, rozdział 14, werset 13. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego, który powtarza: spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku. List do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety 9, 10, 11. Podsumowanie. W obrazach nieba elementy znane mieszają się z nieznanymi rzeczy ziemskie, z obcymi temu światu. Niebo jest miejscem jednak odmiennym niż te znane z ziemskiego życia. Przypisane mu są określone cechy, lecz motyw odmienności i transcendencji nie pozwala zapomnieć, że ziemskie obrazy nie występują w niebie w sposób dosłowny, tłumaczą specjaliści od Pisma Świętego. Nie czytaj tam, gdzie jest metafora w Piśmie Świętym, tego dosłownie. Niektóre uderzają swą symboliką, jak choćby obraz nieba zbudowanego z cennych kruszców i kamieni, co dowodzi, że jest to miejsce o niezwykłej trwałości i wartości, choć wcale nie oznacza, że w niebie rzeczywiście ulice zbudowane są ze złota, a bramy wykonane z pereł. Tyle o niebie, Pismo Święte, proszę Państwa, prawie godzinę tu gadam.
Zapraszam Was też do sklepiku mocsłabości.pl, do zakładki do zakładki Biblia. Jest taka zakładka, gdzie mamy mnóstwo, że tak powiem, lektur poświęconych temu, jak czytać Pismo Święte, jak medytować Pismo Święte, ale też na przykład medytacje nad psalmami. Wiele, wiele specjalistycznej lektury autorstwa specjalistów od Biblii z Tyńca, ojców benedyktynów, których serdecznie polecam. Klasztor benedyktynów w Tyńcu jest moim, że tak powiem, duchowo ulubionym, można mieć ulubione miejsce, takie duchowo można, ulubionym miejscem w Polsce. Mam nadzieję, że w tym roku pojadę do Tyńca, no, może się uda. Raz jeszcze wszystkiego błogosławionego Wam życzę, widzimy się codziennie o 5 rano na różańcu na żywo tutaj na naszym kanale. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Zobaczcie, w niebie się będzie działo. W niebie się będzie działo i zobaczymy w końcu te krowy, że tak powiem, o 10 ogonach, czy tam o tych kopytach. No oczywiście żartuję. Szczęść Wam nam, Boże, w drodze do nieba.